witam was w kolejnym odcinku World of Tanks koncerna Atak. Dzisiaj przedstawię wam dobrą bitwę, a raczej powtórkę z bitwy czołgiem T-32 gracza Tymeku. Tymeku albo Kameleon, różnie go znacie na pewno, albo z YouTube'a, albo z WOTA. Dobra, losowanie. Pieszczysta rzeka, bitwa standardowa, tiery 8, 7. Z tego co mi mówił wysyłając, bitwa jest świetna, z dobrą ilością kredytów i doświadczenia, o czym się przekonamy wspólnie, ponieważ pierwszy raz oglądą tą powtórkę. W tej bitwie grał akurat w plutonie z jakimś innym graczem, który grał typkiem, tak więc premium czołg i zwykły w akcji. Dobra, przełączmy się na kamerę według Kameleona. Czysta rzeka, bardzo chamska mapa w poprzednich patchach, w tej po zmianie jest już bardziej przyjemna. Jak widać, kierują się wspólnie z ciężkimi na jedną stronę, a my do oddzielnie. Czy trafi w leoparda? Oj, wróć nie leoparda, Fałka. No niestety Fałka mu zwiał, ale niestety, raczej stety dorwą go inni. No dobra, skupmy się na tej bitwie. Właśnie, Super Pershing zdjął Fałka. Pojawili się pierwsi wrogowie. Pantera. Wow, wow. Trochę ich tu jest. Piękny, zaliczony strzał. Raczej pierwszy. Dobra. Strzał wieżą, przybita. Dobra taktyka dla tego czołgu. Pewnie z perspektywy wroga widzimy tylko jego wieżę. A to jest duży plus na tym czołgu. Innej niestety taktyki nie polecam. Ze względu na to, że ma słaby pancerz. No i jak widzicie, nikt nie może go przebić, trafić, a Kameleon sieknie raz, dwa. Cino. Zresztą patrząc na tę bitwę, to jakie lamy mu się trafiły. Pierwszy kill. O Boże, co to za nobki są. Tu mu się akurat poszczęściło w tej bitwie. Że tak chamsko stoją. Ja pierdziele, nawet się nikt nie ruszy, żeby schować. Czoł w M6. T1. 6. Kolejny kill. Już dwa kille na koncie. A oni dalej stoją. Nie no, Kameleon, teraz to ci się poszczęściło w tej bitwie. To już fuk sam miałeś. T-34 coś kombinuję. Isy się chowają za siebie, jeden za wrakiem Pantery. No ale co im to da? Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Ładnie, ładnie, ich przebijesz. Przynajmniej wierzy Isa. Ten to chyba nawet stok jest. Czy on ma setkę? Kurde, nie wiem już. Zapomniałem, jak to się Isem gra. No i kolejny kill, już 3 kile na koncie, a jego współtowarzysz ma już 2. Tygrys P. No, tutaj akurat coś mu nie wyszło z tym pociskiem, więc jakoś wariował. Dobra, ta 34 coś kombinuje. Bezskutecznie. Strzał we włas, może mu zdjął tą łódce. I KW1S, 4 kill. Nie no, naprawdę. Duże szczęście, że taka drużyna nie trafiła. 5 kill. No naprawdę, nobki się trafiły ostro. Artylerię nie dało wykończyć. No niestety, ale w takich sytuacjach często chamsko rozwalają się z tego i nie pozwalają na zdobycie. Jak to się nazywało teraz? Nie zmniejsza z tym. KW5. Tutaj jak zauważyliście pewnie, Kameleon ładuje pociski za Golda. Z nadzieją, że go przybije i wykończy. A za zero. No niestety zmarnowałeś 3000 chyba. Kredytów. Super Pershing oberwał również z Goldowego, co już jest teraz marnotrawstwem moim zdaniem. No ale
Bitwa wygrana, 5 kill na koncie. Właśnie, 5 kill na koncie i koniec powtórki. Czyli krótko mówiąc, bardzo ładny mecz, praktycznie żadnych uszkodzeń, ładne kille, ładny damage. Po prostu ładnie mu to wyszło, aczkolwiek jest to na pewno przez to, że trafiły mu się lamy, które w ogóle nie potrafiły grać. Cóż, tak to jest, jak dzieci się do gry wpuszcza. Dobra, to były na tyle ode mnie. Na razie, cześć.